Rok 2019 jest dla Bambrów rokiem niezwykłym. Jest to 300. rocznica przybycia pierwszych osadników z Bambergu do Poznania. Witajcie na poznańskiej ziemi! Historia Bambrów poznańskich zaczyna się w roku 1719, kiedy to pierwsza grupa osadników osiedliła się w poznańskiej wsi Luboniu. Zostali oni zaproszeni przez władze miejskie ze względu na to, że wsie wokół Poznania były bardzo wyniszczone wojną północną oraz zarazą. Jeżeli wsie wokół miasta nie prosperują, wtedy i samo miasto podupada. Natomiast dlaczego Bambrzy zechcieli tutaj przyjechać? Mianowicie historia jest taka, że tam według prawa nie można było dzielić ziemi. To znaczy ojciec mający 3 synów mógł przepisać swoje gospodarstwo tylko jednemu z nich. Reszta, że tak powiem, pozostawała bez kawałka ziemi, na której mogliby żyć. Mogłoby się wydawać, że Bambrzy będą trochę odlegli od nas, ale tak naprawdę to, co cechuje prawdziwego poznaniaka, cechuje także prawdziwego Bambra. Czyli taka pracowitość i oszczędność. Bambrzy wpłynęli na rozwój gospodarczy tutaj tych ziem. Przynieśli ze sobą nowe techniki uprawy roli, nowe narzędzia. Bardzo szybko się zasymilowali. Znaczy pierwsze pokolenie to wiadomo, miało jeszcze problem, ale kolejne już coraz bardziej się asymilowały i coraz częściej przekazywały właśnie te techniki tutaj otoczeniu, ale też ludzie jakby podpatrywali. Na przykład historia stroju bamberskiego też jest kwestią podpatrywania. Nie przyjechał on z Bambergu jako tako, powstał tutaj na miejscu. Podczas tej drogi, którą przemierzyli, to tych 500 km, mieli Bambrzy okazję obejrzeć różne inne stroje, ale także zobaczyć tutaj na miejscu stroje. I strój nasz bamberski jest znacznie bardziej podobny do strojów wielkopolskich niż do strojów z Bambergu.